i słyszy pani te szumy w tym jednym uchu. Słyszy pani te szumy nadal w tym jednym uchu? W tym mniejsze, ale były do tej pory. Były. Mniejsze po założeniu igły pani słyszy? Nie, teraz to chyba wcale nie słyszę. Czyli zniknęły szumy, tak? Nie wiem, bo... Szumy zniknęły. Nie, pukam. Szumy teraz zniknęły. No to wyjmijcie igłę. Wyjmij swoją. Jeszcze troszeczkę. To ucho, patrzcie, jakie jest czerwoniutkie, elegancko. Mm-hmm. No, on razu z purpurą miał. Jeszcze troszkę. I jak jest teraz? Jeszcze troszkę. Ale jest różnica? Jest różnica. Przyszła pani z szumem. Tak. A teraz? Tak. No jest prawie, ale jeszcze troszkę. Prawie co? Prawie nie ma, ale prawie jest, nie ma szumu. No, przyszła pani z szumem i szumu prawie nie ma. Tak. A w którym uchu jest, w którym nie ma? W lewym. Cały czas to lewe ucho. A w prawym nie prawym było? W prawym nie było. To chodzi tylko o lewy. Tak. Ja jako osoba postronna tutaj obserwuję te... Osoba postronna, czyli syn. Czyli syn, ale obserwuję spokój, jak to mi działo. No mogę powiedzieć, że widzę taką różnicę w poruszaniu się, sprawność chodzenia na krześle, czy wsiadania na krześle, tylko to wcześniej było takie... Mama inną twarz ma w tym momencie. Tak. Inna osoba. Wcześniej stało się po niej i tak nie było pani, czy ona się nie przewróci. A teraz te jej ruchy, to siadanie jest płynne, takie widać mocno. Jakbyśmy to właśnie wytłumaczyli, czuje się już niepewnie, dlatego też inna jest twarz, inna mimika, inna postawa, kiedy człowiek jest niepewny. Super. Widać to tak na pokój, bo ja tutaj nie ten, tylko tak w pokój. To widać.